No dobra, nowy rok przyszedł. Wszyscy sobie wszystko pożyczyli. Ci, co pożyczyli pieniądze, niech się teraz martwią, żeby im ktoś oddał. Ja chciałem wam powiedzieć na nowy rok bajkę o Alibabie i 400 rozbójnikach. Znaczy w łódzkim wydaniu to raczej o Alibabce i 40 rozbójniczkach. Od dłuższego czasu na pewno zauważyliście w mediach, a przede wszystkim społecznościowych, większą aktywność niektórych osób, które są w Radzie Miasta bądź też naturalnymi są kandydatami na fotel prezydenta. Na początku kwietnia będziemy wybierali. Myślę, że z punktu widzenia mieszkańców to są najważniejsze wybory, tak? Bo tu mieszkamy, tu żyjemy, codziennie borykamy się z wieloma problemami, które mogłyby pomóc nam rozwiązać samorządowcy. W Łodzi będziemy wybierali prezydenta. Tak jak wspomniałem wcześniej, raczej prezydentkę, czyli taką naszą Alibabkę. Będzie to najprawdopodobniej pani prezydent Zdanowska, chyba że zdecyduje się na saksy do Brukseli. No to wtedy naturalnym kandydatem jest pan Adam Pustelnik. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby tutaj władze przysłały pana Trelę albo Jońskiego, żeby zabiegał o fotel prezydenta. Po drugiej stronie barykady mamy kandydatów ewentualnie PiSu. Ja proponowałbym PiS-owi, żeby się wstrzymali, dali sobie spokój z wyborami prezydenckimi w Łodzi. Tutaj 5 lat temu pani Hanna Zdanowska zdobyła 70% poparcie. No, czego wy szukacie? No, wystawicie pana byłego ministra Waldemara Budę albo profesora Glińskiego. No, nie oszukujmy się, zanim oni znajdą odpowiedni tor i wejdą w bloki startowe, to wyścig już będzie zakończony i wygra albo pani Zdanowska, albo pan Pustelnik w Łodzi, naszej czerwonej, kochanej Łodzi. Z nimi mógłby powalczyć, nie wiem, ewentualnie Jerzy Urban, ale Jerzy Urban już wygrzewa się na wiecznych wakacjach. Znaczy, o, inaczej. Jest osoba, która jest społecznie zaangażowana w Łódź, która chciałbym, żeby była prezydentem. Jest to pan Patryk, nie pamiętam nazwiska, prowadzi portal Łódź zwana pożądaniem. To jest facet, który rzeczywiście kocha Łódź. Zrobiłby na pewno wiele dobrego dla tego miasta. Wspaniale się o nim wypowiada, ma dużą wiedzę o tym mieście, rewelacyjnie promuje to miasto nie tylko wśród Łodzian, ale i dla osób przyjezdnych czy też osób ze świata. No i taki facet właśnie fajny, zaangażowany społecznik, super promuje miasta, a później przyjdą politycy i. Dobra, prezydenturę mamy zamkniętą. Pani Zdanowskiej myślę, że już można śmiało gratulować zwycięstwo po raz czwarty w Łodzi. Natomiast co zostaje? Zostają radni do Rady Miasta. Jak to w chwili obecnej wygląda? W chwili obecnej wygląda to w ten sposób, że jest dwupodział władzy tak naprawdę, bo jest koalicja prezydencka i opozycja. W opozycji są pisowcy, jest chyba 17 pisowców, którzy tak naprawdę gówno mogą, a ci, którzy są po linii władzy, tak naprawdę gówno robią. Bardzo przepraszam za to stwierdzenie, ale tak to wygląda. W radnych to też jest oklepane stwierdzenie. Mamy takich bezradnych. Ja ich nazywam takie, to są spady polityczne. Osoby, które nie dostały się, nie wiem, do parlamentu krajowego, do parlamentu europejskiego, nie dostały jakichś zaszczytnych funkcji, które mogłyby realizować z ramienia i z nadania partii politycznych i są w Radzie Miasta. Na takie przetrzymanie, tak, żeby sobie pobierać naprawdę bardzo niską dietę i taka poczekalnia, tak? Poczekalnia na lepsze jutro dla ludzi z partii politycznych. I ja życzyłbym sobie, żeby właśnie w mieście, w strukturach samorządowych nie było polityków, tak? Żeby byli samodzielni społecznicy, samorządowcy w samorządach. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy to mamy takich biernych, miernych, ale wiernych linii partyjnej i to są osoby, które no, nie wyjdą przed szereg, tak? Które nie zaproponują czegoś nowego, a mieszkańcom będą odpowiadali, że się nie da, że nie można, że nie wypada, że nie tędy droga. Nie będą kontrolowali miasta, czy dobrze wydatkuje pieniądze, czy robi to na tyle zgrabnie i fajnie. Nie wiem, jak na przykład nasze gminy ościenne, które wydają na podobne inwestycje dwa razy mniej pieniędzy. No, mamy w chwili obecnej
obecnych radnych, którymi są takimi spadami politycznymi, ale ładnie roznosili ulotki w ostatnich wyborach do parlamentu. A niestety no, sytuacja wygląda w ten sposób, że mandaty i też wybory są rozstrzygane i liczone głosy są według metody Donta, która sprzyja dużym partiom politycznym, ale niestety najpierw sprzyjają jej mieszkańcy. I tutaj mój taki apel i stąd też mój film, żeby znacie w swojej okolicy ludzi, którzy są społecznie zaangażowani w sprawy lokalne. Może skrzyknąć ich, żeby poprzez media społecznościowe zdecydowali się, żeby stworzyć jedną wspólną listę. To nie jest niemożliwe, żeby tacy społecznicy stworzyli jakąś jedną wspólną listę i przynajmniej kilka mandatów, które tutaj też wzorem Mentzena pomogłyby wywrócić ten stolik w Radzie Miasta tym razem, a nie w parlamencie. Jemu się nie udało, może udałoby się w mieście Łodzi. Gdyby mieszkańcy zagłosowali na społeczników, gdyby ci społecznicy stworzyli jakąś jedną fajną, rozsądną listę, to sytuacja w Łodzi mogłaby się zmienić, tak? Bo tak naprawdę od prezydenta zależy bardzo dużo, ale bardzo dużo zależy od Rady Miasta. Jak Rada Miasta oczyściłaby struktury we wszystkich departamentach, we wszystkich jednostkach podległych, we wszystkich spółkach, którymi miasto rządzi. Tam mamy bardzo skostniałe, właściwie skamieniałe struktury organizacyjne, bez których to miasto rozwija się. Ja nie powiem, że nie, że nie widzę tego, że się rozwija, ale czy nie mogłoby się szybciej rozwijać, a przynajmniej uniezależnić się politycznie, tak? Życzyłbym sobie tego, żeby miasto w końcu uwolniło się od polityki i chciałbym taką rozpocząć kampanię, tak? Żeby politycy precz od wyborów samorządowych, żeby ludzie w końcu pokazali i wzięli sprawy w swoje ręce, a politykom pokazali odpowiednie palce, żeby w mieście zaczęli rządzić ludzie zaangażowani politycznie, a nie tylko osoby, które chcą przetrwać swoją kadencję i ewentualnie liczyć na to, że partia polityczna zgodzi się, żeby objęli bardziej intratne stanowiska z nadania partyjnego. Chciałbym, żeby ta bajka o Alibabie i 40 rozbójnikach w wydaniu łódzkim wyglądała w ten sposób, że byłaby to bajka o Alibabie i 40 mędrcach, 40 radnych. A wtedy może i Alibabka zostałaby takim hersztem, który szedłby na prawidłową stronę mocy i działał na rzecz mieszkańców, a nie na rzecz partii politycznych. Czyli precz politykom w samorządach. Nie dla polityków w samorządach. No ruszmy taką kampanię, tak? Ja się do społecznych spraw nadaję, ale chciałbym tylko zrobić jakiś taki zaczyn. Znajdźcie ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Może stworzą listy niepolityczne. Listy, na które będą chcieli Łodzianie zagłosować i listy, które może odmienią oblicze tego miasta. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dobrych wyborów.